Witam Państwa serdecznie ze sklepu Fotomag przy stacji metra Stokłosy, gdzie sobie czasem gawędzimy o książkach, a czasem o różnych bieżących sprawach. I ja dzisiaj chciałem poruszyć taki temat, o którym już pewnie kiedyś mówiłem, ale zapomniałem, a on wrócił znowu, ponieważ będzie ciągle wracał. To znaczy chciałem powiedzieć o tym, jak płaska i beznadziejna jest publicystyka polityczna i publicystyka w ogóle w Polsce i w ogóle poziom mediów. Mówię o tym dlatego, że ludzie karmią się takim złudzeniem, że jak będą te tematy i problematykę, którą omawiają w mediach, upraszczać albo sprowadzać ją do personaliów, to to będzie zrozumiałe i ludzie będą, jakby to powiedzieć, powolni tym ich sugestiom. Mam wrażenie, że jest dokładnie na odwrót, ponieważ no, sam uprawiam publicystykę i sam uprawiam, ryzykując wiele, działalność wydawniczą i myślę, że no, jest dokładnie inaczej. To znaczy, oczywiście media zajmują bardzo olbrzymią, bardzo dużą przestrzeń w świadomości ludzi, którzy są konsumentami treści. To jest chyba z 80, jak nie więcej procent, tak, tej świadomości, taki abstrakt musimy sobie gdzieś tam wyobrazić. I ludzie rzeczywiście odnoszą się do mediów. Natomiast to nie jest tak, że stawianie problemów innych niż personalne, albo innych niż co zrobi Konfederacja, albo innych niż czy Putin jest nowym Hitlerem, to jest droga ku katastrofie. Moim zdaniem nie, dlatego że to jest droga do wolności. Do wolności słowa, tak bym powiedział. Dlatego, że proszę Państwa, mamy do czynienia z czymś takim, że zamiast cenzury opresyjnej i cenzury państwowej, mamy cenzurę towarzyską. To znaczy jest tak, że ludzie chcą coś powiedzieć albo nie potrafią tego zrobić, bo nie było tego w telewizji, a mają jakieś intuicje, które nie pochodzą z telewizji, bo one nigdy z telewizji nie pochodzą, trzeba sobie to uświadomić. I nie wiedzą, jak rozmawiać na tematy, które gdzieś tam tkwią w nich. Albo są po prostu zawstydzani przez rozmaitych specjalistów i mam na myśli tutaj specjalistów od specjalistów telewizyjnych po specjalistów rodzinnych, bo w każdej rodzinie jest zawsze ktoś, kto jest najwybitniejszym specjalistą od polityki, albo największym specjalistą od łowienia ryb w jeziorze, albo największym specjalistą od przygotowywania wędlin świątecznych. A czasem te wszystkie umiejętności łączą się w jednej osobie i to jest dopiero tragedia. Niektórzy tego doświadczają, ja miałem to szczęście, że nie. Proszę Państwa, fatalne to jest i my nie możemy ulegać takim presjom, tak? Ani też nie możemy brać udziału w dyskusjach, które podsuwają nam publicyści medialni, bo to jest po prostu żenada i to jest tak słabe i nikogo nie cieszy, że po prostu szkoda na to czasu. Ja wiem to z całą pewnością, dlatego że odbieram telefony od Państwa, odczytuję maile od Państwa, które no, też są różne, tak? Większość ludzi jest zadowolona z tego, co się dzieje w Szkole Nawigatorów, z aktywności nowych autorów i starych autorów. Ja też jestem z tego zadowolony. Natomiast no też jest część takich pytań, dlaczego ja nie biorę udziału w tych tak zwanych nawalankach, jak mówią niektórzy, albo w tych poważnych dyskusjach dotyczących a to ustawy 447, a to jakichś innych takich tematów. Proszę Państwa, ja nie będę w tym brał udziału, bo mnie to męczy. Po prostu. I mam głęboką świadomość, że mnie to nie posuwa w żaden sposób do przodu i nie przynosi żadnej korzyści, zwyczajnie. A podgrzewanie atmosfery i siedzenie w takim dygocie, że o Boże, co to będzie, no nie jest zajęciem, które by mnie jakoś tam satysfakcjonowało i interesowało. Więc podsuwam nowe tematy, często egzotyczne. Autorzy, którzy są czynni w Szkole Nawigatorów też podsuwają swoje własne tematy, które też bywają egzotyczne, to nie znaczy, że nie mamy bieżączki. Oczywiście, że jest bieżączka. Jest jej nawet całkiem sporo. Natomiast no, dyskusje są dalekie od standardów. Uważam, że to walor. Uważam, że to walor. Jeżeli zważymy na kokieterię publicystów telewizyjnych, która jest po prostu upiorna. Upiorna. Ja już nie będę tutaj mówił po nazwiskach. Te wszystkie programy, te wszystkie ringi, te wszystkie idiotyzmy, gdzie ludzie siedzą w koło i, przepraszam za wrażenie, drą mordy do wtóru jakichś okrzyków wydawanych przez, zwielokrotnianych przez mikrofon i prowadzącego. To są rzeczy nie do wytrzymania, proszę Państwa. A przede wszystkim są to rzeczy nieważne. Powszechnie nieważne. Służą one tylko i wyłącznie temu, żeby publicyści telewizyjni mogli zwrócić na siebie uwagę. Niczemu więcej.
A już jak słyszę, że ten czy inny polityk przypomina Hitlera i może wywołać światową pożogę, to po prostu nóż mi się w kieszeni otwiera. Niepoważne dyskusje bardzo słabo rozgarniętych osób. No więc to, do czego ja zawsze zachęcam czytelników, blogerów i komentatorów, żeby nie mieli lęków przed publikowaniem tych spraw, które są dla nich ważne, i żeby nie mieli lęków przed odsłanianiem swoich intuicji dotyczących życia publicznego, polityki, kultury, historii, czy czego tam, czym oni się akurat interesują. Żeby nie chodzić utartymi kolejnami. Jeżeli już chcą nawiązać do czegoś, co tam się akurat w telewizji pojawiało, niech to zrobią w sposób krytyczny. Oczywiście entuzjazm, każdy może wyrażać entuzjazm na tego czy innego polityka. Proszę uprzejmie. Natomiast oni nawzajem dla siebie nie wyrażają entuzjazmu, a publicyści polityczni robią karierę właśnie na tym, że nie ma tego entuzjazmu. Pytanie, w jaki sposób ten brak entuzjazmu się wyraża? Fatalny. Fatalny. Te wszystkie żarty, te wszystkie krytyki, te wszystkie ironie, program w telewizji i te wszystkie mrugnięcia okien porozumiewawcze jeden do drugiego, to wszystko jest gruba żenada. Gruba żenada i, przepraszam za wyrażenie, cholerne nudy. Nie będziemy szli tą drogą. Będziemy szli własną drogą, choćby wiele osób nas za to krytykowało i choćby wiele osób mówiło, że nie, tak nie można, bo trzeba tutaj brać udział w jakichś innych odsłonach tego medialnego i publicystycznego przedstawienia. Nie będziemy tego robić, dlatego że, powtórzę się, to jest po prostu nudne i nie licuje z godnością człowieka poważnego, dorosłego, który wkracza już w taki wiek dość zaawansowany. Także ja zachęcam wszystkich autorów, żeby odetchnęli pełną piersią i pisali to, co im na sercu leży, nie przejmując się zupełnie. I żeby starali się nie powielać tych schematów, które są eksploatowane przez media, publicystów i polityków, i tych demaskacji, bo ja już po prostu mam dosyć tych wszystkich demaskacji, za którymi się nic nie kryje, bo tak to przeważnie jest, że już po prostu tyle rzeczy zdemaskowano, że to po prostu należy się zastanowić, dlaczego my jeszcze w ogóle żyjemy, proszę państwa. Dlaczego my jeszcze nie siedzimy w tym Auschwitzu po prostu w pasiakach i nie zabrano nam jeszcze całego majątku, prawda? Tylko jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Więc dopóki tu jesteśmy, to wykorzystajmy ten moment i to możliwości, które nam są dane, i spróbujmy coś zaaranżować. Coś, czego nikt inny poza nami nie zrobi. Bardzo państwu dziękuję. Do widzenia, do usłyszenia.